Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy w tym tygodniu od ciekawej propozycji dla najmłodszych. Dom Zielin Przytulia w Brennej zaprasza na zimową opowieść. To przedstawienie teatralne, wstęp wolny, start godzina 16:30 w piątek 18 stycznia. W sobotę 19 stycznia w sali widowiskowej pod Pegazem w Skoczowie odbędzie się koncert laureatów świątecznego przeglądu wokalnego gminy Skoczów połączony z przyznaniem nagród. Rozśpiewane Boże Narodzenie, wstęp wolny, koncert rozpocznie się o godzinie 18. Na koncert kolęd zaprasza w sobotę Gminny Ośrodek Kultury w Haszlachu oraz parafia świętego Jana Nepomucena. Koncert odbędzie się w kościele w Marklowicach o godzinie 16. Na brak muzycznych propozycji w najbliższy weekend nie mamy co narzekać. W niedzielę w hotelu Gołębieski w Wiśle odbędzie się tradycyjny koncert noworoczny, który inauguruje rok 2019. Koncert Powróćmy jak za dawnych lat, czyli polskie piosenki wojenne, rozpocznie się o godzinie 17:00. Wstęp na to wydarzenie wolny. W poniedziałek w Cieszyńskiej Bibliotece odbędzie się spotkanie promocyjne kolejnej edycji kalendarza Beskidzkiego. W programie spotkanie z autorami, występ zespołu pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej oraz możliwość zakupu kalendarza. Spotkanie rozpocznie się o 17:00. W środę 23 stycznia Zarząd Cieszyńskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych oraz Miejskie Centrum Kultury Integrator w Skoczowie zapraszają na emisję filmu z audiodeskrypcją na dużym ekranie. Piąta pora roku w reżyserii Jerzego Domarackiego. Seans odbędzie się o godzinie 11:00 w Teatrze Elektrycznym przy ulicy Mickiewicza w Skoczowie. Wstęp na emisję filmu jest bezpłatny. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.